Dwie nowe, bardzo potrzebne poradnie specjalistyczne powstały w Suwalskim Szpitalu. Pierwsza z nich gwarantuje dostęp do opieki kardiologicznej. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w mieście istnieją dwa gabinety kardiologiczne świadczące usługi na podstawie umowy z NFZ. Do pierwszego z nich można zarejestrować się dopiero na sierpień przyszłego roku. Z nowym rokiem przestała funkcjonować jedna poradnia finansowana ze środków publicznych i tutaj nastąpiła pewna luka, no, ale udało się ją uzupełnić. Tymczasem praktycznie nie ma kolejki do poradni utworzonej przez Suwalski Szpital. Na dzień dzisiejszy współpracujemy z dwoma lekarzami, kardiologami. Są rozmowy prowadzone w kierunku zwiększenia również tej obsady, bo takie są potrzeby. Druga z nowych poradni umożliwia realizację długo oczekiwanych w mieście świadczeń z zakresu geriatrii. To specjalizacja niezwykle deficytowa. Narodowy Fundusz podpisał z nami umowy. Tutaj nie ma żadnego problemu. To są kontrakty nielimitowane, także jesteśmy w stanie wykonać, udzielić porad praktycznie każdej osobie. Tutaj barierą są ludzie, kadra lekarska. Na dzień dzisiejszy w poradni mamy dwóch lekarzy, udało nam się pozyskać. Jeden został wyszkolony w naszym szpitalu, z zasobów naszych szpitalnych. Jedna pani doktor jest z zewnątrz, która podjęła z nami współpracę.